Po raz kolejny pokazaliśmy, że mamy hojne serca. W Krośnie odbył się dobroczynny bieg nadziei. W imprezie wziął udział kilkuset zawodników. Można było pobiegać i co najważniejsze, wspomóc krośnieńskie hospicjum. Wystarczyło kupić pluszowe serce. Udało się zebrać ponad 13 tysięcy złotych. Serce jest symbolem wrażliwości. Oby takich osób było jak najwięcej. Doświadczamy tego na co dzień, gdy jesteśmy przy naszych chorych. Tak działa dobre serce. Najpierw datek na hospicjum, potem taki pluszowy prezent. To także bilet wstępu na wyjątkowy Marsz Białych Serc. To serce stanie się symbolem miasta Krosna. Pomagamy krośnieńskiemu hospicjum i myślę, że to jest bardzo piękne. Podczas sportowego pikniku można było wspólnie maszerować ale także rodzinnie pobiegać, wkładając w to oczywiście całe serce. Z dziećmi, dwójką dzieci, ciocia, wujek, dwa chrześniaki, tak dopuścili, więc żeśmy wystartowali, liczy się zabawa. Główny bieg i zawody Nordic Walking rozpoczęły się po zmroku. Na trasę wzdłuż krośnieńskiego lotniska ruszyło prawie 300 zawodników. Obok sportowców także amatorzy, wśród nich lekarz krośnieńskiego hospicjum, siostra Wianeja, na trasie z sercem i ważnym przesłaniem. Pokazać, że hospicjum to też życie i że codziennie w hospicjum żyjemy do końca, a nie codziennie umieramy. Bieg na 5 km wygrał Hubert Wierdak. Na mecie przyznał, że tak naprawdę nie biegł dla siebie, zresztą nie tylko on. Spowoduje to, że do szerszej publiczności dotrze ta idea wspierania takich instytucji niezwykle potrzebnych. Idea, wysiłek, serce, które tutaj zostawiliśmy, to najważniejsze. W pierwszym dobroczynnym biegu nadziei oraz pikniku rodzinnym w Krośnie wzięło udział około 1000 osób.